Witam was, moi drodzy. Pozdrawiam was z pięknego Bodrum. A może to jest, słuchajcie, Grecja? A może to jest Turcja? Jak sądzicie? Słuchajcie, w wolnej chwili czasami mam przerwę, więc siedzę sobie z moim przyjacielem dźwiękowcem, Rafałem, i słuchamy różnych odgłosów muzyki. Rafa, powiedz mi, jak to jest z tym nagrywaniem dźwięku? Czy to nam przeszkadza, że coś słyszymy za nami, czy nie? Oczywiście, że tak. W tej chwili jest to nie emisyjny dźwięk. Więc co my robimy, kochani? My po prostu czekamy i za nami jest piwo, czyli pijemy sobie piwko ewentualnie. Można herbaty pić, różne alkohole. Turecka, super. Gościny. O! Chodźcie, to jest najlepszy przykład tego, że no znowu nie możemy nagrywać, ponieważ coś znowu napierdziala, jak usądzie tam. Czyli cierpliwość. Tak, cierpliwość. Czekamy cierpliwie i się wcale nie spieszymy. Moi drodzy, globalnie zapraszam was tutaj z modelkami, z Maximi Models i z Polsatem oraz z Rafałem do Bodrum. Słuchajcie, Bodrum jest naprawdę urocze. Ma się wrażenie, że jesteście w Grecji. Rafa, jak ci Bodrum podoba? Bardzo fajnie, super. Polecam wszystkim. Zobaczcie. Tu mamy przykład takiej uliczki. Jest fajnie, bo jest, słuchajcie, przy okazji hotelik. Fajna zaraz na górę zaprosi tutaj. Zobaczcie, myślę, że Turcja Egejska przypomina wam bardzo Grecję i odwrotnie. Czy Grecja może wam przypominać Turcję Egejską? Dobra, przede wszystkim tutaj. I teraz tak. Teraz taki przykład mamy fajny, kiedy w naszej robocie zaczyna się coś dziać. Czyli idziemy fotografować modelki. Can you change clothes? Proszę. No, I need to change my dress. Słuchajcie, fajna scena. Dziewczyna musi się przebrać do sesji i szuka miejsca, gdzie się może przebrać. Tak, Robercie? Tak, dokładnie tak. To jest jeden z lepszych komputerów w Polsce. Tak, Robert, tak. Jak ci się Bodrum podoba? Byłem w Układzie Warszawskim, zapomniałeś dodać. A? Byłem w Układzie Warszawskim. Proszę. Także jak widzicie, no, fajne są klimaty. Przyszła nasza modelka. Jak masz na imię? Sylwia. Sylwia, skąd jesteś? Sylwia na luzie teraz może mówić. Robimy taki odcinek do vloga na żywo. Dobrze. Jak ci się w ogóle podobała Turcja, Bodrum? Piękna, ciepła, słoneczna, przyjemna, atrakcyjna, kolorowa, kwiecista, cudowna. I twoja sukienka też jest naprawdę zajefajna. Dzięki. A czy fotograf jest znośny? Czy fotograf przeszkadza tutaj na tej imprezie, czy nie? Nie, absolutnie. Fotograf jest niezastąpiony. Dziękuję. Jeszcze. A ja nikomu nie życzę spędzić tydzień czasu z Olem w jednym pokoju. Olochrapie, olochrapie, słuchajcie, to jest jedyna moja wada, słuchajcie. Noce nieprzespane. Na szczęście, no, są zatyczki do uszu, tak, Rafał? No. Tak. Rafał dźwiękowcem, więc sobie super radzi. Śpię w słuchawkach. Robert, ty co powiesz? Przeszkadza fotograf w pracy reporterów tutaj? Codziennie przeszkadza. Codziennie przeszkadza, no co zrobić? No takie życie. Takie życie, no. Takie życie, przebiera się tam, wiesz? Moi drodzy, w naszej ekipie najważniejszą osobą jest pani reżyser. Ciebie? Moja koleżanka Edyta. Edyta, jak się pracuje w Turcji Bodrum? Bardzo dobrze, bo pracuję z takim super fotografem, który się nazywa Aleksander Kramasz i wygląda tak. Słuchajcie, no szacunek, nie było to wyreżyserowane, ale no jest to miłe dla mnie, ponieważ wszyscy tu właśnie mówią, że przeszkadzam, że chrapię, a pani reżyser mi pochwaliła. A tego, czy chrapiesz, to ja nie wiem, bo nie miałam okazji tego sprawdzić. Fajnie. Dobrze, teraz idziemy działać dalej, tak? Proszę bardzo. Super. Sandra się przebiera? Popatrz. Tak. Co potrzebujemy? Blendę? Piękne miejsce tu jest. Tak, tak. Piękne miejsce. Turcja jest piękna. Egejska Turcja. Jak widzicie, mamy bardzo fajną atmosferę. Pogoda też jest wyśmienita w Turcji. Idziemy dalej z modelkami. O. Wiecie, najważniejszą sprawą obecnie tutaj poza pracą są zakupy w Turcji, więc tak jak wam mówiłem, warto tutaj przyjeżdżać na zakupy. Jest naprawdę przyjemnie. Super. To jest właścicielka hotelu. What is name? Silam. Very nice. Very nice atmosphere. Very good people. Thank you. Thank you. A ja, kochani, w dalszym ciągu idę szukać plenerów tutaj z chłopakami z Polsatu i modelkami z Maxima Models. Jak widzicie, nie zawsze to jest łatwa praca, więc warto
żeby zadzwonić do mnie i zapytać o fajne plenery. Bo widzicie, czasami jest tak, że jedziecie na jakieś zlecenie do jakiegoś fajnego kraju i nie wiecie, gdzie zrobić fajne zdjęcia i się traci kupę czasu na to, żeby znaleźć miejsce do fotografowania, filmowania. Więc jak macie z tym problem, dzwońcie do mnie, zawsze się dogadamy, polecę wam coś fajnego, no i tak w ogóle będzie super. Jednym z tych miejsc oczywiście jest, słuchajcie, tutaj Bodrum. Fajne knapeczki, bary, dobre światło. Very nice restaurant. Fantastic people. Hello. Hello. Jak widzicie, piękne restauracyjki klimatyczne tutaj są w Bodrum. Słuchajcie, z waszych hoteli się bez problemu tu dostaniecie. Także proponuję wam, żebyście zawsze wyszli sobie z waszych hoteli. I słuchajcie, no i po prostu poszłem dalej z takimi uliczkami. Jest fajnie, bezpiecznie. Turcy będą was zapraszać, wykorzystajcie z tego lub idźcie dalej, szukajcie własnych dróg, własnego światła. Aj, fajnie, fajnie, jest fajnie. Słuchajcie, końcówka maja, też piękny okres, żebyście w ogóle przyjechali na południe Europy. Tutaj szczególnie Turcji, Bodrum, jest ciepło, 30 stopni. Moje koleżanki tutaj, modelki, Maxima Models, też wam coś mogą podpowiedzieć. Jak wam się podoba, dziewczyny? Super, jest, tylko nogi mnie bolą. No, widzicie. Idę na boso. Ale słuchajcie, co, polecilibyście waszym rówieśnikom, żeby przyjeżdżać do Turcji? Jasne, super jest. Pogoda jest świetna. Konkretów, dobre drinki, dobre jedzenie, co wam się dobre bardziej drinki, podoba? Dobre drinki, dobre jedzenie, ocet drinki. Zmęczone jesteście po takich paru dniach sesji? Nie, mi to sprawia przyjemność. Monika, słuchajcie, przy okazji wam powiem, jest mistrzynią Polski w skakaniu z wyż, tak? W skoku z wyż. Tak. Czyli to nie jest styczką, tylko to jest... Przez styczkę. Przez poprzeczkę. Tak. Nie wiem, już dawno jej nie widziałam. Monika, powiedz, dlaczego sport jest niedoceniany, mało znany? Ponieważ... Czego tylko piłka nożna, tak? Wszyscy wolą piłkę nożną, nie wiem czemu. Dla mnie jest o wiele bardziej ciekawsze skok z wyż, sprint, biegi wszystkie, a reszta, nie wiem, nie mam pojęcia. Czyli kochani, pamiętajcie, skok z wyż jest najważniejszym sportem w Polsce od dzisiaj. Tak? Tak. 15 lat i pochodzę z Bosca-Zdroju. Jestem absolwentką liceum ogólnokształcącego o profilu biologiczno-sportowym. Moją największą pasją jest motoryzacja oraz nurkowanie, a w przyszłości chciałabym zostać fizjoterapeutką. A fajna knajpka w środku, dycia, fajna knajpka jest, chodźcie zobaczycie, bo zajebista jest. Hello? No bo fajne klimatyczne, może ty coś zrobić, kurde, co? Nie podobałem, że wszędzie robią na zewnątrz, tak mi bardzo mało. Dobre światło jest fajnie. Kalamary. Hello? No. Nie. Szukamy plenerów. Moi drodzy, Bodrum jest bardzo niesamowite. Klimatyczne. Fajne restauracje. Polecamy tu kalmary, klimaciki. Idziemy. Może ta uliczka będzie akuratnie tą, w której zrobimy właśnie te zdjęcia, które chcemy. Bardzo fajna restauracyjka, zobaczcie też. To co, opowiadajcie jeszcze, jak tutaj jest na tych... Tu jest cudownie. Cudownie, naprawdę. Piękne uliczki, kolorowo. Ładna pogoda. Mili ludzie, strasznie mili. Naprawdę. Bardzo. Nawet Polski znają niektórzy. No, da się darmo, omarmo, jak się masz? Za darmo, szumarło. Widzisz, Turcy też znają polski, tak? Cześć. Za darmo, szumarło. Cześć. Jak się masz? Bardzo dobrze. Pozdrów Kamila. Powiedz pozdrawiam. Dobra, musimy iść do pracy. Cześć. Oh my god.
Dobra. Mamy godzinę, słuchajcie, 18. Bardzo fajna pora, taka, żeby się popalać i nie oparzyć się. Polecam. Very nice. Hello. Hello, welcome. Powiedz nam, czy uważasz, że dla kobiety jest raj na zakupowy, czy nie? Zależy kto jaki ma budżet. Czy trzeba mieć odpowiedni portfel, żeby tu przejść się na zakupy, tak? Bo czy nie? Jest dużo fajnych rzeczy, ale też jest dużo takiego shitu. Taniego shitu. Czyli słuchajcie, czyli jak wszędzie, no po prostu trzeba szukać, trafić, mieć nosa i tego oczywiście. Zabawa. Okay. Zabawa w słuchajcie, shopping w Turcji. Polecamy jak najbardziej. Myślę, że najlepszym tutaj hasłem, zdaniem, które będzie backstage kończyło, będzie to hasło, które ma Piotr na plecaku: Tour de Pologne. To będzie taki comment do tego, co tutaj robimy. Tour de Turki. Tour de Turki, za brawo. Jeszcze lepsze podsumowanie tutaj naszych wypraw.